programie pokażemy Wam zoo od kuchni. Z kamerą dotrzemy wszędzie tam, gdzie nie mogą zajrzeć zwykli zwiedzający. Pokażemy pracę ze zwierzętami, ich codzienne treningi. Będziemy też uczestniczyć w zabiegach weterynaryjnych, narodzinach i przenosinach na nowe miejsce. Dzisiaj zajrzymy na wybieg dla niedźwiedzi. O tej porze zwierzęta przebywają jeszcze w kojcach, w których spędziły noc. Wyczuwają jednak obecność swoich opiekunów. Marek Niburski i Andrzej Chyjek swój dzień pracy rozpoczynają od inspekcji ogrodzenia. Prąd przez to przechodzi, a my musimy otwierać sobie, żebyśmy mogli wejść. Teraz jest wyłączony, żeby nam niedźwiadki nie wyszły. No i teraz będziemy sprawdzać ogrodzenie, czy nie ma gdzieś przerwanych drutów i tak dalej, bo by nam niedźwiadki wyszły na teren ogrodu albo jeszcze i dalej. O, tutaj widać kawałek patyka. Musimy go zdjąć, bo będzie przebicie. No, taki listek, troszeczkę go przepaliło, bo był włączony w nocy pastuch. To są dwa pastuchy. Jeden jest taki niski, a drugi jest no wyższy. Wiadomo, że jakby się nawet coś stało, to przejdzie tutaj. No ale już tutaj nie wyjdzie, bo tutaj jest niestety ale ten prąd, nie? Który ich bardzo kopie. Często się kąpią właśnie w tej wodzie tam u nas. No i dużo właśnie mają takiego naturalnego pożywienia. Wiadomo, niedźwiedź jest wszystko żerny, no ale właśnie tego zielonego to bardzo dużo zjada. Mimo to, że my rozkładamy, zaraz będziemy rozkładać jedzenie, żeby one sobie szukały po tych krzakach wszędzie samych smakołyków. No i wtedy mają, tak jak w naturze, cały czas szukają. Nie to, że mają naszykowane na jednym kupce i przychodzą, najedzą się i śpią. Po prostu biegają po całym terenie i szukają pożywienia. Jedenaście lat się zajmuję właśnie tymi niedźwiedziami wszystkimi. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają, jakie mają piękne futra. Także niektórzy nam pozazdroszczą. No i przestrzeń, natura. Natura. Tutaj jest niestety, ale natura. To jest nie tak, że w jakiejś klatce, tak jak kiedyś 2x2, czy tam na 5. To jest wszystko mało dla takiego zwierzaka, który potrzebuje przestrzeni. No, teraz pójdziemy, naszykujemy jedzenie, porozkładamy i będziemy ich wypuszczać powoli. Nie? Na wybieg niedźwiedzi wrócimy za chwilę. A teraz odwiedzimy żółwie słoniowe, jedne z najdłużej żyjących zwierząt na Ziemi. Dowiemy się, jak należy opiekować się małymi żółwiami, żeby w dobrym zdrowiu mogły dożyć sędziwego wieku. W ostatnim czasie trafiły do nas 4 osobniki żółwia słoniowego z ZOO w Zurichu. Jest to jedyny europejski ośrodek, który rozmnaża te żółwie. Posiada dorosłego samca i dorosłą samicę, które mnożą się i składają jaja, z których uzyskiwane są młode przychówki. I mieliśmy możliwość pojechania na szkolenie właśnie do tego ogrodu zoologicznego, w którym została nam przedstawiona dieta tych żółwi. Dieta ta jest specyficzna, ponieważ żółwie te w naturze mają predyspozycję do wypasania się, dlatego w zoo karmione są 3 razy dziennie. Ja teraz przedstawię taką krótką dietę tych żółwi, która jest stosowana właśnie w ogrodach zoologicznych. Pierwszy posiłek o godzinie 8 składa się z suchych liści bukowych, które się delikatnie kruszy i następnie rzuca się żółwiom, one to z miłą chęcią zjadają. To jest pierwszy posiłek o godzinie 8. Drugi posiłek składa się z tymianku, z rukoli, z rozmarynu, mniszka lekarskiego, pietruszki, a także siana. I ja może teraz taki posiłek przygotuję i nakarmimy żółwiki. Najpierw dodajemy troszeczkę siana, które kruszymy. I tak, mamy siano, pierwszy składnik. Kroimy drobno tymianek, który dodajemy.
Następnie dodatek rukoli. Następnie dodajemy mniszek lekarski, rozmaryn i dodatek pietruszki, którą też kroimy drobno. I wszystko obficie należy obsypać sepią. I to jest posiłek, który żółwie dostają jako drugi w ciągu dnia. On jest o godzinie 13. Wszystko mieszamy. I dla czterech żółwików taki posiłek w zupełności wystarczy. Ja teraz im rozsypię i one na pewno zaraz przybiegną. Sposób. Trzy razy dziennie będziemy karmić nasze dwuletnie żółwie słoniowe, to być może za 150, za 200 lat osiągną one rozmiary takie, jak przedstawia ta skorupa żółwia słoniowego. W ogrodzie zoologicznym w Curichu dorosłe osobniki, samiec i samica, które mnożą się w tym ośrodku, od których właśnie mamy te młode osobniki. Codziennie był przeprowadzany trening. Trening miał na celu pobudzenie tych żółwi do aktywności, ponieważ żółw o tak dużych rozmiarach przeważnie przez cały dzień odpoczywa i leży, wygrzewa się. Dlatego opiekunowie wymyślili treningi polegające na tym, że taką zabawką kuszą żółwie do wstania, do aktywności, do wyciągnięcia szyi, do podnoszenia się jak najwyżej na łapach i w momencie, kiedy żółw złapał szczęką zabawkę, wypuścił ją, dostawał od opiekuna kawałek jakiegoś owoca, przykładowo jabłka. Tak więc sprzęt już mamy, teraz tylko czekać, aż nasze żółwie podrosną, więc jeżeli będę, dożyję 250 lat, to być może ja będę je trenowała, jeżeli nie, to moi prawnukowie. Do młodych żółwi słoniowych wrócimy za jakieś 50 lat, kiedy już osiągną dojrzałość płciową. Tymczasem niedźwiedzie wciąż czekają na śniadanie. Mamy trochę tego jedzenia, tu mamy trochę orzechów, trochę rybki, wiadomo, dla miśków nawet napisane. Mamy trochę pieczywa, owoce, warzywa, trzeba będziemy szykować. To jest rok. Dobrze, chodź. Damy trochę orzechów. Włoskich, trochę ziemnych. O, niedźwiadki bardzo lubią te orzeszki. Damy im trochę miodu. Posmarujemy parę kromek chleba, bo bardzo lubią. Wiadomo, niedźwiadek, no to miód, nie? My to oczywiście tam pochowamy gdzieś po jakichś krzakach, żeby one po prostu szukały sobie, nie? Tu jest taki granulat z witaminami, z tym wszystkim rozsypujemy oczywiście im tam po wybiegu i one sobie po prostu szukają. Jeszcze może coś dosypać, żeby było więcej, może Andrzejku, co? No mimo to, że mamy jeszcze tam rybę, ale no wiem, widzę. Dobrze, to może pójdziemy z tym, już będziemy karmić, nie? Weź tą rybę od razu i pójdziemy, porozkładamy jedzenie. Tutaj gdzieś po tej trawie, tam trochę położymy na patyki. Porzucamy. Rybkę jakąś z drugiej strony tam położymy. Położymy jajeczko. Tu to się schowamy, jakby nam, żeby nam tylko wrony nie zabrały. I niech sobie szukają. Tu włożymy marzeweczkę. Na noc nie dajemy tak dużo jedzenia, bo nawet widać, jak to jest obgryzane przez nich. I to wszystko cały czas one zjadają. Najpierw wylecą, pozjadają te nasze smakołyki, a później się zajmą tym zielskim.
Wybieg jest już przygotowany na pojawienie się zwierząt. Wrócimy tu za chwilę. Tymczasem prezes wraz z kierownikiem chyba coś wypatrzyli. O. Na wybiegu jeleni Dybowskiego widać spore poruszenie. No to nam się coś urodziło. Zdaje się. Tak, ucho widać na razie. Dwa uszy, także jest kompletny. Ale ten musiał się parę godzin temu urodzić, bo rano na podchodzie nie widziałem. A tutaj teraz już wstaje, już zaczyna ssać matkę. No fajna niespodzianka. Ale silny jest, niesamowicie. Wygląda jakby tydzień miał, a dzisiaj się urodził. Maluda eksploruje. Patrzcie, co tu się dzieje. Komary mu przeszkadzają. Jedne ze skutków powodzi. Plaga komarów. No, ale Maluda jest rzeczywiście wyjątkowo silna i matka też widzę świetnie się opiekuje, także będzie doskonale. No, jeszcze przynajmniej jeden, to się będą bawić ze sobą. Teraz to coś. Matka ostrożna. Wzięła go do cienia, do najdalszy kąt wybiegu. Tak, ale jeszcze nie wie, gdzie, czy między przednimi, czy między tylnymi nogami jest to mleczko. Matka go naprowadzi. To nie to. O, tu. Tak, a mamusia się kładzie. Chociaż już widziałem, jak karmiła na leżąco, także są różne metody. No, trzeba go będzie za parę dni zakolczykować, zobaczyć, kto on jest, chłopiec czy dziewczynka. Ja stawiam niestety na chłopaka, bo taki duży i silny. Wygląda jak Bambi z Disneya. Za długie nogi. A właśnie. A, muchy mu przeszkadzają i komary. Niedobre są. A więcej nie ma niż dwie godziny. Ale jeszcze te nogi takie nie jest synchronizowane. Jeszcze stawię tak. No cztery. To jest trochę trudniej synchronizację zrobić. Czterech. Matka wylizuje. Trzeba go wysuszyć i wymasować porządnie. Wtedy krążenie jest lepsze u malucha. Jak już wylizuje, to już jest jej. Daniel Mezopotamski przyszedł zobaczyć, co tam nowego się pojawiło obok. Aha, tak. Przyszedł się przyjrzeć. Przecież Daniele też oczekują na potomka, na rodzinę. A może nawet już jest, tylko jeszcze nie wiemy tego. No fajnie, to jedziemy zobaczyć, co dalej. Może Barasinga. No, przynajmniej dwie tam powinny urodzić. W przyszłości będziemy jeszcze nieraz odwiedzać młodego jelonka. Wracamy do niedźwiedzi. Zwierzęta z niecierpliwością czekają już na wyjście na wybieg. No i włączymy, Andrzejku, teraz prąd, żeby nam nie uciekły niedźwiadki. Zaraz sprawdzimy sobie, ile tutaj jest. Na razie musi się uruchomić. Tu mamy ogrodzenie niskie, na drzewach. Te, które są blisko ogrodzenia, żeby nam nie wychodziły po drzewach. No i jak widać, idzie ładnie w górę. Te korby są troszeczkę takie, trzeba się namachać, no ale trudno. I one już się dobijają, chcą wyjść i coś zjeść dobrego. Proszę zobaczyć, jak się przeciskają. Niedźwiedzie to taki specyficzny problem w ogrodach zoologicznych. Jest ich z reguły bardzo dużo, bo niedźwiedzie trzymane są w ręku człowieka od setek lat. Były trzymane nawet przy średniowiecznych pałacach, zamkach. Od tego czasu już rozmnażają się w warunkach sztucznych. No i niestety ich ekspozycja przez wiele lat była traktowana dość po macoszemu. Często były to betonowe wybiegi,
na których niedźwiedzie nie miały żadnej stymulacji, żadnej możliwości ekspresji swoich naturalnych zachowań. My staramy się to zmienić. Daliśmy naszym niedźwiedziom po prostu fragment lasu, bardzo ładnego lasu, zresztą dębowego, z udziałem innych roślin. No i niedźwiedzie odpłaciły się zachowaniem bardzo zbliżonym do naturalnego. Przez cały dzień mają co robić. Szukają pokarmu, nie tylko tego, który my im dostarczamy, bo i ten jest rozrzucany po wybiegu i chowany, żeby miały co robić, bo nuda jest straszna, ale także naturalny pokarm. One prawie cały dzień się pasą, a jako że w Polsce występuje sezonowość, w różnych okresach czasu mamy różne owoce, takie jak morwa, tu na wybiegu mamy kilka dużych morw, one są słodkie, a niedźwiedzie wszystko, co słodkie, uwielbiają. Nawet można obserwować, jak ten nasz wielki mago, ogromny przecież niedźwiedź, wchodzi na cienkie gałązki i stara się z najdalszych, najcieńszych gałązek zerwać owoce, by być pierwszy. No bo w świecie niedźwiedzi kto pierwszy, ten lepszy. Wybieg zawiera właściwie wszystkie elementy, które niedźwiedzie lubią. To znaczy ma wodę w dni ciepłe, kiedy słoneczko dogrzeje im te wspaniałe futra. Wtedy z upodobaniem się kąpią. Mniej więcej co godzinę można je obserwować, jak wchodzą sobie do basenu, schłodzą się, no i później idą dalej zajmować się innymi rzeczami. Jest urozmaicony pod względem powierzchni, bo ma i górki, i dołki, i stawki, i podmokłe miejsca. No i przede wszystkim ogromna ilość roślin, a nasz niedźwiedź brunatny to nie jest drapieżnik. To nie jest zwierzę, które poluje aktywnie. Oczywiście zjada mięso, jeżeli je znajdzie, na przykład padlinę. Zdarza się, że zabije młodą kozicę czy młodą sarnę w Tatrach, ale to są rzeczy rzadkie. Z reguły jest roślinożerny. No i tutaj możemy obserwować, jak nieraz przez pół godziny czy godzinę nasze niedźwiedzie pasą się jak krowy. Jedzą po prostu trawę, młodą trawę, która jest także słodka. Zawiera młode nasiona, które mają bardzo dużo energii i niedźwiedzie naprawdę to uwielbiają. Od czasu, kiedy są na tym wybiegu, obserwujemy ich uniezależnienie od zwiedzających. Na starym wybiegu, gdzie nie było żadnych podniec, żadnych stymulacji do naturalnego zachowania, większość czasu spędzały żebrząc od ludzi. Wiedząc, że ludzie to oznacza jedzenie, dzikie niedźwiedzie też to wiedzą, stąd takie konflikty w Tatrach i w Bieszczadach z niedźwiedziami, a nasze po prostu całe godziny spędzały żebrząc, przyjmując różne dziwne pozycje, stojąc na tylnych łapach. Tutaj tego w zasadzie nie obserwujemy. Szczególnie jesienią, kiedy jest dużo żołędzi, nasze niedźwiedzie zachowują się tak jak grzybiarze. Chodzą cały czas wpatrując się i węsząc ziemię. I każdy żołędź, który spadnie na ziemię, to jest ich. Wtedy nawet trudno je zaprosić do wejścia do pomieszczenia wewnętrznego, bo wieczorem są tak objedzone, że nawet nie chce im się wchodzić. To wszystko, co mieliśmy wam do pokazania w dzisiejszym odcinku programu Zoo Story. Zapraszamy ponownie za tydzień. Odwiedzimy wtedy wybieg dla słoni i pokażemy codzienny trening tych zwierząt. Ich opiekunowie, Ania i Irek, starają się przyzwyczaić słonie do posłuszeństwa, stosując metodę wzmocnienia pozytywnego. W tym momencie słoń jest ustawiany bokiem. Komenda side oznacza dla niej właśnie tyle, że ma się ustawić odpowiednim bokiem. W tym momencie już Toto jest troszkę zdenerwowana, więc nie idzie to tak, jak powinno. Zaraz spróbujemy to powtórzyć. Toto side. Side Toto. Come here. No Toto, come here Toto. No Toto. O właśnie. Koniec. Jak poradzą sobie opiekunowie z niesforną trzytonową uczennicą? Dowiecie się tego już za tydzień w programie Zoo Story. We'll be right back.
programie pokażemy Wam zoo od kuchni. Z kamerą dotrzemy wszędzie tam, gdzie nie mogą zajrzeć zwykli zwiedzający. Pokażemy pracę ze zwierzętami, ich codzienne treningi. Będziemy też uczestniczyć w zabiegach weterynaryjnych, narodzinach i przenosinach na nowe miejsce. Dzisiaj będziemy towarzyszyć Ani i Irkowi w ich codziennych obowiązkach. Cześć! Co tam? Jak dziewczyny? Wyspane? Biednek? Hej! Oj, oj, oj! Podopieczni, którymi się zajmują, należą do elity zwierząt trzymanych w ogrodach zoologicznych i stanowią nie lada wyzwanie. Związane z posiłkiem muszą być dobrze zabezpieczone, bo szczególnie Birma ma dosyć duży zasięg trąby i gdyby to stało chociaż troszkę bliżej, od razu by zostało skonsumowane nie tylko jedzenie, ale również skrzynka, wiaderko, metalowe elementy, po prostu wszystko na miazgę. No i dobra, do dzieła. Zaczynamy trening. Tutaj są przygotowane wszystkie nasze sprzęty. Ja jestem osobą podającą.